Drodzy młodzi przyjaciele, chciałem wam przypomnieć słowa Ojca Świętego, gdy już odchodził z tego świata. Znacie te słowa. Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. Szukał ich, ponieważ chciałem dać odpowiedź na ich pytania. A zrozumiał to już na początku swojego pontyfikatu, że młodzież poszukuje. I tej młodzieży starał się w ciągu swojego życia dawać odpowiedź. Kierował się przy tym miłością i wielką nadzieją. Pokładał wielką nadzieję młodzieży. Jesteście moją nadzieją, nadzieją Kościoła. Dodajmy nadzieję społeczeństwa. Patrząc dziś na młodzież, widzimy nasze społeczeństwo jutro. Dlatego przykładam tak wielką wagę do młodzieży. Przyszliście do mnie i przychodźcie nadal, ażeby go poznać. W tej chwili on nie mówi. Jest w domu Ojca, ale jego dziedzictwo mówi. Przemawia jego postać, którą zachowuję w pamięci i w szczerej miłości. Proszę was, to jest wielkie zadanie, wielki przywilej tego pokolenia, aby wgłębiać się w jego dzieła literackie, w jego doktrynę teologiczną, a przede wszystkim poznać jego osobowość, utożsamia najwyższe wartości. Warto te wartości poznać, ażeby nimi żyć. Do tego was bardzo zachęcam. Był świadkiem. Świadkowie przemawiają, ale świadka trzeba poznać. Starajcie się go poznać. Do tego was gorąco zachęcam i proszę, bo od tego będą zależeć wasze postawy dziś i jutro. Bo człowiekiem wolności, prawdy, piękna. Warto się zagłębić w te wartości, aby się stały też i waszym udziałem. Szczęść wam Boże w tym poszukiwaniu i zgłębianiu tego wszystkiego, co jest wielkim dorobkiem także naszej kultury i naszej historii.